Jak zmotywować swoją tłustą dupę? Oto pytanie, które zadajecie mi w wiadomościach prywatnych albo gdy spotkacie mnie na kebabie. Przepraszam, wege knajpie, jak wciągam nosem humus z pokrzywy. Oto 8 porad dla każdego grubasa, który chce zrobić coś ze swoim życiem. Leci! Po pierwsze, to nie jest zakład ani zawody. Chcesz komuś coś udowodnić. Koledzy mówią, że nie dasz rady. Zalej to sagą, człowieku. Ćwiczenia i dieta są tylko i wyłącznie dla samego ciebie. Każda kropla potu, każde stęknięcie, każdy kleks, którego puścisz w spodnie podczas przysiadu ze sztangą, wszystko to obchodzi tylko i wyłącznie ciebie. Ćwicz dla siebie, a nie dla świata. Po drugie, nie daj sobie umówić, że siłownia to jedyne miejsce, na którym możesz spalać kalorie. Basen, rower, bieganie, rolki, tenis, a nawet długie spacery. Wszystko, co spala dodatkowe kalorie, pomoże ci schudnąć. Wybierz schody zamiast windy, pobiegnij te 20 metrów do przystanku. Siłownia to świetne miejsce, by zacząć, ale nie jedyne. Na samej ławce w parku możesz zrobić kilka dobrych ćwiczeń zupełnie za friko. Po trzecie, po prostu nie żryj syfu. Wiem, że naleśnik z mąki orkiszowej z musem z banana brzmi gorzej od kebaba z dodatkowym serem. Ale wola walki musi być silna. Miej świadomość, co wsadzasz do mordy. Tak? Do mordy, bo na twarz jeszcze nie zasłużyłeś. Skomplikowane i zbilansowane diety przyjdą później. Zacznij od tego, że kasjer w McDonaldzie nie będzie witał cię zdaniem to co zawsze. Po czwarte, nie szarżuj. Wiem, że podnoszenie 2-kilogramowych hantli w obecności koksów, które mogą klaskać bicepsami, zalewa cię sosem żenady, ale musisz się przemóc. Technika jest ważniejsza od kilogramów. Efekty przychodzą z czasem, ale nic nie demotywuje bardziej niż kontuzja po tygodniu ćwiczeń. Jeżeli się wstydzisz ćwiczyć, zapisz się na siłownię z kolegą. Albo ćwicz w słuchawkach i słuchaj dubstepu. Albo ćwicz z opaską na oczach, nie wiem. Po piąte, ogarnij kalendarz. Nie po to Majowie czy tam Aztekowie skręcali paciorki i ryli dłutami w kamieniach, żebyś miał w pogardzie ich wynalazek, jakim jest kalendarz. Wyznacz sobie 3 dni, w których zawsze będziesz trenować. Nic nie wprowadza lepszego spokoju ducha niż systematyczność w życiu. Jeżeli nie dasz rady zrobić treningu, zrobisz go następnego dnia, świat się nie zawali. Po szóste, odetnij się od ludzi, którzy mają na ciebie zły wpływ. Masz znajomych, z którymi zawsze pijesz, albo zamawiasz pizzę, wiedzą, że jesteś na diecie, a mimo wszystko namawiają cię, żebyś się złamał. Czas na eliminację. Nie musisz od razu zrywać kontaktu, ale jeżeli ktoś od miesiąca stara się wyciągnąć się na menaż i nie spotyka się z tobą w innych okolicznościach, to może czas zastanowić się, czy nie jesteś po prostu towarzyszem do chlania, a nie do gadania. Po siódme, myśl o pozytywach, a nie o wynikach. Nie myśl, ile kilogramów straciłeś, ile jeszcze musisz stracić. Zwracaj uwagę na to, że lepiej wyglądasz w lustrze, że dawne ciuchy lepiej na tobie leżą, że pewność siebie to zajebisty zastrzyk energii. Moment, w którym czujesz, że jesteś w stanie podejść do dziewczyny czy chłopaka i nie dzwonił po Greenpeace z powodu wyrzuconego na brzeg wieloryba, możesz uznać za przełomowy. Ty wielorybem jesteś oczywiście ty, tłusta gruba świnia. Po ósme i najważniejsze, nie zapominaj, kim jesteś. Żaden ze mnie atleta ani sportowiec. Pasję do wysiłku fizycznego trzeba mieć w głowie, ale nie każdy ją ma. Dlatego my, grubasy, mamy gorzej, bo czeka nas dodatkowa walka. Ale walka uszlachetna. Jeżeli kochasz pizzę, jedz ją tylko, że rzadziej. Kochasz wlewać w siebie wódkę, rób to dalej, ale przynajmniej w tygodniowych odstępach. Zdrowy tryb życia to dzisiaj niemalże sekta albo kasta ludzi niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Dlatego pamiętaj o zasadzie pierwszej, robisz to tylko i wyłącznie dla siebie. Dajcie znać, komu z was udało się zmienić coś w swoim życiu, kto z was takiej zmiany potrzebuje, a kto jest po prostu szczęśliwy z tym, jak prowadzi swoje aktualne życie. Z przyjemnością poczytam wasze historie i kto wie, może ktoś z was stanie się niebawem bohaterem. Odwagi, siła i moc. Dobry coaching.